A, dobra, tam jest końcówka. Okej. Więc zniszczmy wtedy sobie te skrzynki. Wróćmy. O, coś takiego zróbmy. O, dokładnie tak. Teraz tak, skok, 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 dokładnie. O, super, o to chodziło. Naraz, skrzynki mamy zebrane, więc możemy chyba dalej z levelem kontynuować. O, i wracamy z powrotem w to samo miejsce, super. 62 na 136. Trzeba szybko reagować. Trzeba szybko reagować. Dobra, teraz tego ziomka trzeba jakoś zdelitować. No, w sumie można było to w taki sposób zrobić. Wiecie co? Odnoszę wrażenie, że o czymś zapomniałem, więc cofnę się. Tak, tutaj coś jest. Widzicie? Tylko trzeba teraz się dostać tak, żeby nie zginąć. Najlepiej by było. O! Eureka, mamy ukryty klejnot. Widzicie? Jak to dobrze czasami samemu gierkę poznawać? I weźcie mi tutaj powiedzcie, że to nie jest jakieś nawiązanie albo jakieś, nie wiem, puszczenie oczka do Mega Mix Money z Crasha Team Racing Nitro Fueled. Bo serio, ten poziom jest naprawdę łudząco podobny. Zresztą chyba nawet było potwierdzenie, że twórcy robiący Crasha Team Racing Nitro Fueled, czyli Binox, dostali jakby info, że takie coś ma się pojawić w nowej grze z Crashem i dlatego dali ten poziom jako taki, wiecie, zwiastun tego, co będziemy mieli w przyszłej gierce. I to jest mega fajne, to mi się bardzo podoba. To jest runda bonusowa bardzo mocno nawiązująca do Crasha 2, bo w Crashu 2 w czwartym poziomie była właśnie taka runda bonusowa, gdzie trzeba było na trzech skrzynkach pasiastych się dostać w taki sposób i potem się je od razu niszczyło, kiedy wracałeś w drugą stronę. Bo tutaj zadanie jest takie, że musimy znaleźć skrzynkę z wykrzyknikiem, żeby aktywować właśnie tutaj pozostałe skrzynki. Więc ciach, ciach. Dobra, coś takiego właśnie. I teraz ciach, 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 ciach. Ten crash to ma niezłe dalekie dystanse. O, a tu co? A tu co ma być? Co to ma być? Niszcz się, skrzynko. Dokładnie. Aj, kurde. Dokładnie tak. Może będziemy mieli te trzy klejnociki za owoce łampa, ale raczej wątpię, że będziemy mieli ten za trzy, żeby wiecie, za te trzy śmierci. Mi się wydaje, że będę miał ponad trzy. Aczkolwiek też nie chcę zgadywać. Tam u góry poczułem, że zniszczyłem skrzynkę, więc jest dobrze.
Tutaj też również występuje nowy typ skrzynki TNT. Dobra, uwaga na tego. No, już wiedziałem, źle skoczyłem po prostu. Dobra, trudno się mówi, nadrobi się to. W sumie to nawet tego poziomu nie będę musiał wam już drugi raz pokazywać, bo jeżeli zdobędę za wszystkie skrzynki, to... Ja tylko se tam poza anteną wrócę i zdobędę ten klejnot za te trzy śmierci. No, mogłem tak to od razu zrobić, ale miałem chwilowy taki paraliż. Dobra, bo wspomniałem wam już o tym, że nowa skrzynka TNT zadebiutowała. Jest to skrzynka taka z trochę pękniętym TNT. Jest to skrzynka, która jak spadnie na łeb Crasha, to z automatu wybucha. Coś takiego to było. Nie wiem, są teraz, mówię, no dwa rodzaje tego TNT. Jest ta właśnie pęknięta i te zwykłe TNT. Dobra, 114 na 136. O, dobra, pyk. Ups, nie to chciałem zrobić. Uj. Dobra, teraz uwaga na tą oto kulę kolczastą. Świetnie, dobrze. Tutaj nie ma w ogóle nic po boku. Wolę się mimo co upewnić, bo twórcy lubią właśnie takie smaczki zostawiać. Dobra, mamy to, co chciałem. No, dwóch skrzynek mi zabrakło. Fuck. Kurde. Szczerze, 7 na 3 śmierci to jest o wiele lepszy wynik niż na moim livestreamie, gdzie miałem chyba koło 10 albo 15, więc nie mam powodu chyba do zmartwień. Nawet trochę lepiej mi poszło niż na livestreamie, ale to wiadomo, bo livestream to pierwsze playthrough to jest, więc nie można oczekiwać zbyt wiele po pierwszym playthrough. I wiadomo, nie będę tutaj mówił żadnych wspomnień odnośnie mojego pierwszego grania, no bo ci, co chcą sobie zobaczyć zapis ze streama, to myślę, że sobie sami obczają zapis i myślę, że sami wywnioskują, jak mi poszło. Odblokowano taśmy z retrospekcjami. Cofnij się w czasie do lat 90. odtwarzaj taśmy z retrospekcjami, żeby brać udział w treningu Crasha i Coco w salach badań Neokorteksa. Oczywiście lecimy już w tę stronę. Taśmy z retrospekcjami, pustkowe grozy 2084. Robimy sobie ten poziom, bo jest on ważny moim zdaniem. Obiekt 218. Nie bez powodu taka jest nazwa. Zaraz zobaczycie dlaczego. Ale ten ekran ładowania też jest picuś glancuś. Mua!
out. Bandicoot subject trial number one. No! Yes! The crates are meant to be broken. They were placed as an impenetrable barrier. I'll redesign the other tests. Jak widzicie, jest to poziom, w którym Crash się dosłownie urodził i teraz jest, mamy taką sytuację, że Crash jest tym właśnie obiektem badań, który Cortex właśnie teraz za pomocą kamer sprawdza i komentuje właśnie w tle nasze poczynania jako młodego Jamraja. Ponieważ przypomnę tylko, że w Crashu 1 było coś takiego, że Cortex chciał stworzyć Crasha, żeby był on przywódcą armii zmutowanych zwierząt, więc nie bez powodu są teraz na nim testy robione. Proszę bardzo, za pierwszym razem. Yes! Bardzo dobrze mi poszło. Dumny jestem. No i teraz dostajemy taki srebrny znaczek za zdobycie praktycznie wszystkich skrzynek. A raczej za rozbicie wszystkich skrzynek, bo warto tutaj wspomnieć o tym, że to są rozbite skrzynki, a nie zdobyte wszystkie skrzynki. Albo zniszczone, jak ja to przed chwilą powiedziałem. Powiem wam szczerze, że Cenega zrobiła dosyć dobre tłumaczenie po polsku i co warto wspomnieć, jest to pierwszy Crash w ogóle w historii, który ma polskie tłumaczenie, nie licząc oczywiście fanowskich jak Crash Bash na PS1, bo tak, Crash Bash na PS1 był w fanowski sposób przetłumaczony, a nie przez samych twórców, co warto również napomknąć. I coś ja chciałem jeszcze powiedzieć? Nie, lecimy dalej z Koksem. No to w drogę. Dosłownie, no to w drogę! No to w drogę! Musiałem tego mema wstawić, musiałem. ...168 skrzynek. Sprawdźmy, czy aby na pewno tutaj żadnej nie ma. Dwa metry pod ziemią? Jest przecież taki kanał na YouTubie, nie? To było 2 metry pod ziemią? Czy jak on się nazywał? Chyba tak. To jeszcze nawet nawiązania do YouTuberów, no wiecie co, kurde. Naprawdę. Nie, to było 3 metry pod ziemią. Tak, 3 metry pod ziemią. Co nie oznacza, że nie jest to nawiązanie żadne. Bo to jest jakieś nawiązanie. Co prawda wyimaginowane nawiązanie, no ale trudno się mówi. Żyje się dalej. 26 żyć. Miałbym pewnie ich 27, gdyby nie fakt, że w frajerski sposób ginąłem. Ale przynajmniej teraz odpokutuję swoje beznadziejne śmierci. Jakbyście słyszeli jakieś szumy w tle, to jest przez moją PS4, która chodzi jak odkurzacz w tej gierce, bo dosłownie... gierka jakby jest na tyle wymagająca, że często chodzi PS4 przez to jak odkurzacz. Albo to jest też fakt, że dawno nie czyściłem swojej PS4. Więc wypadałoby się za to zabrać. Kolejną nowością w tej gierce i zarazem ciekawostką jest to, że mamy nowe skrzynki. Są to skrzynki, które wypuszczają ogień. Rip, rip, rip. Dobra, nie, restartujemy poziom. Ja potrzebuję tą taśmę retrospekcyjną. Sorry. Musimy to przeboleć teraz. Przykro mi.
Będziecie musieli ten widok często dosyć znosić w tej serii. Myślę, że się do tego przyzwyczajicie. Nie ma. Ja się nie poddaję tak łatwo z tymi taśmami retrospekcyjnymi. Sorry. Dobra, 29 żyć i lecimy dalej. Kto wie, może dzisiaj nam się uda te 40 ileś zdobyć. Fajnie by było. Dobra, tutaj nic nie ma, nie ma. Nawet się nie mogę cofnąć, więc... To jest raczej oczywiste, że nic tutaj nie będzie. Nie! Ale skambactwo z ich strony, bez kitu. Ej, to mi się nie podoba, co oni tutaj odwalili. O, tak to właśnie powinienem zrobić na początku. Mamy tutaj oczywiście również nitro counter, czyli detonator nitro. I teraz... Dobrze! 32 życia. A my dalej jesteśmy w pierwszym wymiarze, tak tylko chcę przypomnieć. Dopiero pierwszy wymiar, a my już 32 życia mamy. To się nazywa, kurde. Hashtag skill. Akurat w tej gierce muszę tutaj również... Dobra, zaraz. Na szczęście jego dialog się skończył w momencie, kiedy zginąłem, więc... Easy. Akurat w tej gierce, co chciałem teraz powiedzieć, jest... A, dobra, już. Przypomniałem sobie, co chciałem powiedzieć. W tej gierce jest akurat... Fajna sprawa, że te życia bardzo łatwo zdobyć. To jest właśnie taka dosyć fajna rzecz. Ale przez też nieumiejętność grania łatwo je bardzo stracić, więc... To, że łatwo je zdobędziesz, wcale nie oznacza, że je też łatwo nie stracisz, bo możesz je łatwo stracić. Dobra. Lani Loli nam ponownie tutaj pomaga. Więc zobaczymy, jak to teraz wygląda sytuacja. Tu bym mógł w sumie olać trochę te skrzynki, bo tutaj jest nitro. Więc myślę, że nawet to będzie sensowne, jak olejemy. W ogóle ile mamy? Dopiero pierwszą śmierć, więc... Technicznie to już powinna być nasza trzecia śmierć. Ale że zrestartowałem poziom, to wiecie, o co chodzi.